końcem czerwca, jak co roku zaglądamy do naszych kochanych ludowych uczelni, gdzie naszym redakcyjnym kolektywem wspieramy przyszłych inżynierów i docentów. Dzisiaj naszym celem jest perła lubelskiej oświaty, Harvard Dzikiego Wschodu. Jednym słowem, Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej. Nasi studenci są już gotowi do egzaminów. Grzecznie naradzają się przed przystąpieniem do odpytki. Kto wywołał wojnę? Kto ją zakończył? Ile arów miał przeciętny XVI-wieczny rolnik bułgarski? Wkrótce się tego dowiemy. Niektórych studentów niestety złapał stres. Ale pamiętaj, Żaku, higiena przyjacielem każdego kolektywu. Nad wszystkim czuwa ona, wielki naukowiec, wielka patronka i wielka Polka, Maria Curie Skłodowska. Ach, Mario, gdybyś mogła choć na chwilę zstąpić z cokołu i ujrzeć, jak twoi żacy dumnie wyginają się w tańcu zwanym sesją. Hektolitry wypitej kawy się opłaciły. Teraz uczniowie mają masę siły do pisania esejów. Jakże inspirujące jest, gdy natchnionym muzami osobą pióra aż palą się w dłoniach. Do zobaczenia, Mario. Widzimy się wkrótce. Pozdrówmy więc się tradycyjnym studenckim porzekadłem. Nie ma spiny, gdy są drugie terminy.